O ile fajnie by było, gdyby nasza zimowa hipsterska playlista zagościła w stacjach radiowych zamiast Kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Przypuszczam, że mniej butów by lądowało na odbiornikach radiowych, w urzędach, w biurach, w sklepach. Kanał ma już ponad 100 subskrypcji. Wkrótce zaczną tu przychodzić przypadkowi ludzie, żeby po to, żeby wpisać załóż sobie wiadro na głowę. Słyszałam o takiej youtuberce, która ma niebieskie włosy i jest wegetarianką i podała swój adres domowy po to, żeby ludzie mogli jej przysyłać prezenty i przysłali prezenty, ale oczywiście nie takie, jak ich się spodziewała, mianowicie na przykład pizzę z mięsem, za które trzeba było zapłacić, kiedy zostały dowiezione i właśnie tak się boję, że może ludzie będą do mnie przysyłali kiedyś płyty Papa Dance. Mam nadzieję, że są chociaż tańsze niż ta pizza. W Polsce ostatnio zimy się zaczynają, przynajmniej we Wrocławiu, po Nowym Roku. I dochodzi do takiej sytuacji, że te wszystkie świąteczne dekoracje, taka zimowa atmosfera w stacjach radiowych, w supermarketach jest tylko w listopadzie i w grudniu, kiedy jeszcze jest dosyć ciepło i bardziej tak jesiennie. A kiedy zaczynają się te mrozy i te prawdziwe śniegi i te roztopione śniegi gdzieś na chodnikach, troszeczkę musimy sobie radzić z tym sami. Już nie ma takich ładnych świateł, które to ocieplają, niby jest dzień dłuższy, ale to wtedy dłużej widać tę szarość właśnie. Może taka zimowa playlista troszeczkę nas rozgrzeje i troszeczkę nam się przyda na takie smutne dni i smutne popołudnia. Koniecznie z herbatą z cytryną, chociaż podobno cytryna w ciepłej herbacie to nic dobrego nie robi, ale za to dobrze smakuje. Cocteau Twins to zespół, który bardziej szanuję niż szaleję za nim, ale to jest klasyk dream popu, jeden z pierwszych dream popowych zespołów i chyba najbardziej znany, a dream pop to w ogóle świetna muzyka do zawijania się w koc. Nie da się ukryć, że nagrali dużo fajnych utworów i zwłaszcza dla pokolenia wychowanego na Tomaszu Beksińskim czy Marku Niedźwieckim. To są ważne utwory i bardzo ważny zespół. A to jest w ogóle jeden z ich najfajniejszych chyba utworów. Dużo osób to bardzo lubi. Właśnie bardzo to jest muzyka, którą można sobie niewątpliwie puścić w tym takim okresie między świętami a Sylwestrem, jeżeli ktoś ma wolne. To jest ten moment, kiedy można się troszeczkę rozkoszować tą atmosferą, kiedy można z książką w ręku sobie spokojnie usiąść i mieć trochę czasu dla siebie, albo wziąć kąpiel, albo co najmniej prysznic. U mnie niestety teraz nie ma wanny, więc zostaje prysznic, żeby zrobić sobie spanie tylko dla ciała, ale też dla swojego dobrego samopoczucia. A w przyszłym roku musimy w ogóle zrobić sobie całą taką dream popową listę, gdzie będzie więcej tego typu utworów. Jestem ciekawa, jak w waszych kręgach przyjmuje się Radiohead. Czy to jeszcze wypada tego słuchać, czy już nie bardzo? Z Radiohead jest troszeczkę jak z Pink Floyd. Oba zespoły są bardzo popularne, no i jednak reprezentują taką troszeczkę wyższą kulturę muzyczną. Są eksperymentalne i bardzo wpływowe. Wywarły wpływ na wielu innych artystów, ale też nie są na tyle trudne, żeby stanowiły jakąś barierę nie do przejścia dla osoby, która chce czegoś posłuchać. Przez co faktycznie są popularne. Jeśli chodzi o Pink Floyd, to od razu muszę powiedzieć, że nie szaleję za nim jakoś tak super. Z wyjątkiem ery Syda Barretta do Mel włącznie, gdzie jeszcze chyba Syda troszeczkę wpływy słychać. Natomiast do Radiohead mam faktycznie duży sentyment, bo akurat zaczynałam zbierać kasety, jak wyszło OK Computer. I jest również w mojej kolekcji.
Lubię większość tego, co nagrali. Nie podoba mi się ta ostatnia płyta, te ostatnie ich nagrania. Mam wrażenie, że tam się skończyły pomysły. Może trzeba pojechać na 7 lat do Tybetu, może do Indii, może zejść na 10 lat do piwnicy. Wydaje mi się też, że osoba to Majorka jest sama w sobie troszeczkę kontrowersyjna. On ma ten głos, jaki ma, no taki głosik. I wygląda jakby, co, jakby iść na dworzec PKP i takiego jednego pana, co tam rezyduje stale na ławeczkach, ściągnąć stamtąd. To się pewnie nie każdemu podoba. Kontrowersyjnych zespołów dzielących opinię ciąg dalszy, jesteśmy przy Mysłowic. I to jest chyba jedyny utwór Mysłowic, który z czystym sercem tutaj gram. A to nawet nie jest ich utwór, ale ta wersja to nawet nie jest najbardziej hipsterska wersja tego utworu. Oczywiście najbardziej hipsterska to jest Ścianka, ale ta wersja mi się najbardziej podoba i jest najbardziej zimowa, bardzo jest zmysłowa. Jak była edycja Best Song Game, konkursu, w którym gram, że trzeba było wysłać utwór do striptease'u. Ja wysłałam ten utwór. Uważam, że i tym jakaś tragiczna historia. Jest bliskość, ale taka, która się dobrze nie skończy. I uważam to za właśnie bardzo seksowne. Niestety międzynarodowa publiczność nie dała temu utworowi szans. Ale może wy powinniście. Isaac Brock z Modest Mouse nie będzie obchodził świąt, bo jest ateistą, pomimo tego, że wychował się w sekcie religijnej, może właśnie dlatego. Jako dziecko jeździł z miejsca na miejsce. Powódź zniszczyła jego dom i jego matka wyprowadziła się z nowym partnerem, czyli konkretnie z wujkiem Isaaca, do przyczepy kempingowej. Artysta też wspominał o traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, kiedy okazało się, że ma już 6 lat i jeszcze nie przemawia przez niego Bóg różnymi językami. Czuł się winny z tego powodu i nagle zaczął wypluwać siebie na podstawie własnej inwencji przeróżne słowa. Okazało się, że to był zaliczony egzamin w oczach grupy. Nie dziwię się facetowi, że ma traumę dotyczącą wspólnot religijnych. Merlin zrobił mnie trochę w jajo, bo kiedy układałam listę, na pierwszym miejscu miała być Vashti Bunyan z utworem Coldest Night of the Year. Historia Vashti jest też bardzo ciekawa, bo to jest pani, która nagrała parę ładnych takich folkowych rzeczy w latach 60. Ale nie było jakiegoś większego zainteresowania jej muzyką, ona nie zarabiała tyle, co chciałaby na przykład. I musiała porzucić muzykę i dopiero jej nagrania zostały odkryte w latach 90. bodajże. Zrobił się taki mały hype, który troszeczkę wymógł powrót Vashti Bunyan na scenę muzyczną i zaowocował nowymi nagraniami i współpracą na przykład z Animal Collective. Natomiast Merlin nałożył w tym, akurat parę dni temu nałożył licencję na ten utwór. To znaczy, że nie można wykorzystywać sobie takich rzeczy w filmikach. Znaczy można, ale wtedy filmik jest zablokowany na jakichś tam urządzeniach. I staram się po prostu nie ograniczać dostępu do filmików w taki sposób. Zwłaszcza, że udało się i tak wybrać różne fajne utwory. A nowe miejsce pierwsze w oryginale miejsce drugie też jest świetne. Zapraszam. To był złoty wiek indie rocka.
zaczynało się tak w powiat 80. Wtedy debiutowały te zespoły jak Yola Tengo czy Galaxy 500. I ten złoty wiek trwał tak mniej więcej do końcówki lat 90. Ten okres oczywiście przypadał na moje dzieciństwo, więc mam bardzo duży sentyment do tych rzeczy. Naomi Young z Galaxy 500 opowiadała o swoim ulubionym momencie w życiu. To było, kiedy dostała demo drugiej płyty, znaczy miała to na kasecie, miała taki malutki odbiornik kasetowy i sobie leżała na łóżku w domu, znaczy w swoim pokoju w domu swoich rodziców i była noc. Było ciemno u niej w pokoju i widziała tylko światło z ulicy dochodzące. I, no, powiedziała, że czuła się magicznie najszczęśliwsza, najlepiej na świecie. Obecnie jest fotografką i robi takie fajne zdjęcia. Troszeczkę koncertuje ze swoim partnerem. Nie wiem, czy to jest jej mąż tak naprawdę. Nie doszłam do takiej informacji na 100%. Właśnie z zespołu Galaxy 500, czyli z Damonem. Przyznam, że chętnie posłuchałabym nowej płyty Galaxy 500, ale na to się nie zanosi. Chyba, że wrócą po wielu latach, jak Vashti Bunyan. Teraz zrobimy sobie świąteczną przerwę z odcinkami, ale przed Sylwestrem jeszcze wybierzemy sobie aż 11 najlepszych funkowych utworów z lat 70. Jest ich aż tak dużo, bo ten odcinek będzie miał w ogóle dwie części, czyli to będą 22 utwory i kompletnie nie mogliśmy się zdecydować. Na pewno będą bardzo imprezowe, świetne rzeczy, które wprawią Was w dobry nastrój, czy to przed Sylwestrem, czy to przed karnawałem. Tak więc do zobaczenia. Pozdrawiam Was mocno. Thank you.